Wśród tych, którzy przybyli, aby oddać pokłon Bogu w czasie święta, byli też niektórzy Grecy. Oni więc przystąpili do Filipa, pochodzącego z Betsajdy Galilejskiej, i prosili go, mówiąc: Panie, chcemy ujrzeć Jezusa. Filip poszedł i powiedział Andrzejowi. Z kolei Andrzej i Filip poszli i powiedzieli Jezusowi. A Jezus dał im taką odpowiedź: Nadeszła godzina, aby został otoczony chwałą Syn Człowieczy. Zaprawdę, zaprawdę powiadam wam, jeśli ziarno pszenicy, wpadłszy w ziemię, nie obumrze, zostanie samo jedno, ale jeśli obumrze, przynosi plon obfity. Ten, kto kocha swoje życie, traci je, a kto nienawidzi swego życia na tym świecie, zachowa je na życie wieczne. Kto zaś chciałby mi służyć, niech idzie za mną, a gdzie ja jestem, tam będzie i mój sługa. A jeśli ktoś mi służy, uczci go mój Ojciec. Teraz dusza moja doznała lęku i cóż mam powiedzieć? Ojcze, wybaw mnie od tej godziny, ależ właśnie dlatego przyszedłem na tę godzinę. Ojcze, wsław imię Twoje. Wtem rozległ się głos z nieba. Już wsławiłem i jeszcze wsławię. Stojący tłum to usłyszał i mówił. Zagrzmiało. Inni mówili. Anioł przemówił do niego. Na to rzekł Jezus. Głos ten rozległ się nie ze względu na mnie, ale ze względu na was. Teraz odbywa się sąd nad tym światem. Teraz władca tego świata zostanie wyrzucony precz. A ja, gdy zostanę nad ziemię wywyższony, przyciągnę wszystkich do siebie. To mówił, oznaczając, jaką śmiercią miał umrzeć. Oto słowo Pańskie. Chwała Tobie, Chryste. Bracia i siostry w Chrystusie, nasze rekolekcyjne zamyślenia, one się dokonują w pewnym czasie. To, co nas może najbardziej dotkliwie teraz dotyka, to pandemia oczywiście. Ale pamiętajmy, to nie dzieje się poza porządkiem Bożej opatrzności. Coś Bóg nam daje poznać. Człowiek dumny z tej kultury naukowo-technicznej okazuje się, że ma kłopoty. Umarło już bardzo wiele ludzi. Uświadamiamy sobie, że nie jesteśmy bogami. Mamy inny kontekst również. Kontekst, jakby to powiedzieć, dechrystianizacji. Jeszcze zanim został papieżem, kardynał Ratzinger powiedział, że Europa jakby okazywała się być już znudzona chrześcijaństwem, a to znaczy również znudzona Chrystusem. No i z tym związany jest również upadek naszej cywilizacji i kryzys, poważny kryzys w Kościele. Jak wiemy, projekt Unii Europejskiej, chociaż powstał z inspiracji chrześcijańskich, obecnie realizowany jest z pominięciem Boga i etyki chrześcijańskiej. Wprowadza się nową etykę. I temu się przysługują intelektualiści, dziennikarze, artyści. Nowa etyka znajduje umocowanie w prawie, służą jej wyroki sądowe, niektóre wyroki sądowe. Już widzimy rozkład Unii, a to, co miało być czynnikiem integrującym, wspólna waluta, swobodny przepływ kapitału, staje się przedmiotem sporu. Można pytać, czy i na jak długo da się reanimować tą upadającą utopię trzeciego socjalizmu. Mówię trzeciego,
Po XX wiek miał już brunatny socjalizm i czerwony socjalizm. Teraz jest ten trzeci. Czy, powtarzam, czy i na jak długo da się reanimować tą upadającą utopię tego trzeciego socjalizmu? Nie wiem. Kiedy czytamy Księgę Daniela, znajdujemy tam wątek taki historiozoficzno-eschatologiczny. Państwa i cywilizacje upadają, zamierają kultury. Różni autorzy budowali nawet pewne schematy historiozoficzne, schematy dziejowe. Stawia się pytanie, dlaczego śmierć poszczególnych państw, cywilizacji, kultur, projektów polityczno-kulturalnych i ekonomicznych. Z pewnością mogą tu wystąpić jakieś siły zewnętrzne i te cywilizacje nie wytrzymują naporu z zewnątrz, ale nie wytrzymują również dlatego, że mają problemy wewnętrzne. Po prostu same się rozkładają. Kryje się w nich jakiś błąd antropologiczny. Są nieadekwatne w stosunku do tego, kim jest człowiek i jego najgłębsze aspiracje. Ludzie już nie chcą żyć w takim porządku, w takiej cywilizacji, bo była ona nieludzka. Europa kilka razy już była zagrożona i podniosła się dzięki Kościołowi. Tak było po upadku Rzymu i najazdach barbarzyńców w V i VI wieku. Tak było po najazdach Wikingów, Madziarów, muzułmanów, po upadku dynastii Karolingów, to jest wiek IX, X. A jak będzie tym razem? Czy jeszcze raz Kościół uratuje Europę? A może przeciwnie, sam Kościół podzieli los Kościoła w Afryce Północnej i w Azji Mniejszej. Kiedyś to były kwitnące wspólnoty kościelne. Święty Augustyn to Afryka Północna, pierwsze sobory powszechne, Azja Mniejsza. Kiedyś centrum intelektualne i duchowe Europy. A dziś jak wygląda sytuacja chrześcijan w tych krajach północnej Afryce, na Bliskim Wschodzie, sami wiemy. A więc czy jeszcze raz Kościół ratuje Europę? Nie wiem. Tym bardziej, że w Kościele jest kryzys. Poważny kryzys. Dotyka i świeckich, i duchownych różnych stopni i godności. Jednego jestem pewien, czy to w Europie, czy na półkuli południowej, Kościół gdzieś przetrwa, bo ma taką boską gwarancję. Jest to jedyne królestwo, które na pewno trwać będzie aż do końca świata. Ale nie jest powiedziane, czy u nas będzie trwać do końca świata. Taki jest, bracia i siostry, kontekst naszego rozważania. Takie są znaki czasu. Chciałbym postawić pytanie, które znajdujemy w Ewangelii Świętego Mateusza. Cóż bowiem za korzyść odniesie człowiek, choćby cały świat zyskał, a na swojej duszy szkodę poniósł? Albo co da człowiek w zamian za swoją duszę? To pytanie także nam dzisiaj Pan Jezus stawia. Co ostatecznie i przede wszystkim w naszym życiu się liczy? Proponuję, żebyśmy się zatrzymali nad wypowiedziami dwóch autorów bardzo znakomitych. Pierwszy to święty Tomasz z Akwinu, wybitny filozof, teolog średniowiecza, jeden z największych w dziejach świata chrześcijańskiego. Otóż on pokazuje, na czym nie polega szczęście człowieka i uzasadnia. No to uzasadnienie jest filozoficzne, wymaga zatem pewnej uwagi, nie jest łatwe, ale powiem coś na ten temat, żebyśmy wiedzieli, że racje są głębokie tego stanowiska. Więc powiada Tomasz, że na pewno szczęście nie polega na bogactwach. Te bowiem nie mogą być ostatecznym celem człowieka, skoro są przyporządkowane człowiekowi jako swemu celowi. Podtrzymują jego życie, bądź służą pozyskaniu rzeczy potrzebnych do życia.
Także nie na honorach czy czci polega szczęście, cześć bowiem oddaje się komuś ze względu na jego wielkość, a tę ocenia się według jego szczęścia. Stąd to cześć może być następstwem szczęścia. Podobnie nie czyni człowieka szczęśliwym sława, jest ona raczej skutkiem ludzkiego szczęścia. Także posiadanie ziemskiej władzy nie stanowi o szczęściu, a to chociażby dlatego, że jej zdobycie nieraz zależy od przypadku, że jest nietrwała, że często zdobywają ją ludzie źli, że opiera się na woli i opinii ludzi, które są bardzo nietrwałe. Szczęście, które jest ostatecznym celem człowieka, nie polega także na dobrach cielesnych. Te bowiem podporządkowane są dobrom duszy. Nawet przyjemność, która jest następstwem posiadania dobra doskonałego, nie stanowi istoty szczęścia, ale jest jedynie wynikającą zeń właściwością. Tym bardziej rozkosz cielesna, będąca następstwem zmysłowego dostrzeżenia dobra cielesnego, nie może być doskonałym dobrem człowieka. I Tomasz kontynuuje, co jeszcze nie stanowi o szczęściu człowieka i wreszcie generalną tezę stawia, że szczęście człowieka nie może polegać na żadnym dobru stworzonym. Dlaczego? Szczęście bowiem jest dobrem doskonałym, całkowicie zaspokajającym pożądanie. Nie byłoby bowiem celem ostatecznym, jeśli by po jego osiągnięciu zostało jeszcze coś do pożądania. Przedmiotem zaś woli, czyli pożądania ludzkiego, jest dobro powszechne, podobnie jak przedmiotem umysłu jest prawda powszechna. Jasne więc, że nic nie może zaspokoić woli człowieka poza dobrem powszechnym, które nie znajduje się w dobru stworzonym, ale tylko w Bogu, gdyż każde stworzenie posiada tylko cząstkową dobroć. A więc tylko Bóg może zaspokoić wolę człowieka. Jedynie więc w Bogu tkwi szczęście człowieka. To jest rozważanie kapitalne u Tomasza i ono poprzedza cały wykład jego teologii moralnej. Cała teologia moralna ogólna i szczegółowa, w sumie teologii o olbrzymim dziele, prawda, jednym z ważniejszych dzieł w dziejach teologii katolickiej, ona jest poprzedzona właśnie tą analizą, ostatecznie po co człowiek żyje, i w czym tkwi szczęście, czyli prawdziwe dobro człowieka. A potem stosownie do tego określamy, jak żyć. I po to jest potem teologia moralna w tej wielkiej sumie świętego Tomasza. I jeszcze jednego autora chcę przywołać. Człowieka o innym typie osobowości to święty Ignacy Loyola. Rycerz, żołnierz, powiedzielibyśmy. No, żył po żołniersku. Ale przeżył swoje nawrócenie, kiedy przechodził długą rekonwalescencję. Przeżył swoje nawrócenie, pewną drogę wewnętrzną, potem w grocie, w Manerezie, ciąg dalszy tego. I na podstawie swoich doświadczeń osobistych, swojego zmagania się, napisał ćwiczenia duchowne. To są 30-dniowe rekolekcje, ignacjańskie tak zwane. A poprzedza je fundament. I tutaj fragment istotny, właśnie ten fundament z ćwiczeń duchownych przywołam. Ignacy pisze innym językiem niż Tomasz, tak po żołniersku, ale w gruncie rzeczy chodzi o to samo. Człowiek został stworzony, aby Boga, naszego Pana, wielbił, okazywał Mu cześć i służył Mu i dzięki temu zbawił duszę swoją. Inne rzeczy na powierzchni ziemi stworzone zostały dla człowieka i po to, by mu służyć pomocą w zmierzaniu do celu, dla którego został stworzony. Wynika z tego, że człowiek powinien ich w takim stopniu używać, w jakim go wspomagają w zmierzaniu do jego celu, a w takim stopniu powinien się ich pozbywać, w jakim mu w dążeniu do celu przeszkadzają. Pamiętamy tu takie bardzo ostre, przerysowane słowa Jezusa.
Jeśli ci ręka jest powodem grzechu, odetnij ją. Jeśli jest oko ci powodem grzechu, wyłup je. To są mocne sformułowania, ale sens jest taki. Odsunąć od siebie to, co przeszkadza w realizacji życiowego powołania. To są obowiązki rodzinne, obowiązki życia zawodowego i co przeszkadza ostatecznie w osiągnięciu Boga. Jeżeli to przeszkadza, usuń, nie ubiegaj się o to. Dlatego Ignacy pisze, musimy stawać się obojętnymi wobec wszystkich rzeczy stworzonych. Jeżeli to zostało pozostawione całkowicie swobodnej decyzji naszej wolnej woli, a nie zostało zakazane. Tak więc chodzi o to, byśmy ze swej strony nie pragnęli bardziej zdrowia niż choroby, bogactwa niż ubóstwa, szacunku niż pogardy, życia długiego niż krótkiego i co za tym idzie, byśmy wśród wszystkich pozostałych rzeczy pragnęli tylko tego i to tylko wybierali, co nas bardziej prowadzi do celu, dla którego zostaliśmy stworzeni. To jest rozważanie prawie że wojskowego dowódcy, tym razem jeśli chodzi o życie duchowe człowieka. Pytania rekolekcyjne na dzisiaj. Czy organizujemy nasze życie tak, aby było jedną zwartą, konsekwentną odpowiedzią na Boże powołanie? O co my w życiu zabiegamy? Jakie są nasze ambicje, pragnienia? Czy chcemy różnych rzeczy tylko o tyle, o ile pomogą nam zrealizować nasze życiowe powołanie i osiągnąć ostateczny cel naszego życia? I czy rzeczywiście jest nam potrzebne to wszystko, o co zabiegamy? Czy nie przeżywamy niepotrzebnych frustracji, rozczarowań? Czy pewne rzeczy, które zdobyliśmy, nie są powodem niepotrzebnego zachodu, kłopotów? Czy to, o co się tak bardzo staraliśmy, teraz nam przypadkiem nie przeszkadza, nie dodaje kolejnych trosk? To na dzisiaj rekolekcyjne pytania. W kolejne dni, kolejne wątki będę chciał podjąć właśnie w kontekście naszych czasów, przemian, które się dokonują, wyzwań, które przed nami stoją. Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus. Amen.